ten dzień pragnę przeżyć dzisiaj w waszym mieście, aby razem z nami rozważyć o tej wielkiej tajemnicy Piotra naszych czasów, o tym człowieku, który pochodził z tej ziemi. Czy zdołamy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za to, że tak wielkie szczęście spotkało nasze pokolenie? Myślę, że siłę i wzór oraz tę moc do formowania swojej osobowości, swojego charakteru tak bardzo mocnego, tak bardzo wymagającego od siebie, Ojciec Święty czerpał ze świętego Stanisława Polski. Tu sami się. Jest to dla was wielki zaszczyt, a także młody dobrych. A z drugiej strony jest to dla was wielkie wezwanie i zobowiązanie, które pozostawiam wam w waszym życiu. Życzę wam i proszę wam, byście to zrozumieli. Byście byli przepełnieni kulturą chrześcijańską, która wyraża się w jedności Panu Bogu, która wyraża się w sposobie ubierania i bycia, która wyraża się otwartością na drugiego człowieka. I wszyscy, którzy tu do was przebywają, zostaną obdarzeni życzliwym uśmiechem, dobrą radą, właśnie przyjmijmy to jako zobowiązanie. Przyjmijcie i wy, Katowiczami, ten Boży dar w sobie papieża Rodaka Trajana jako zobowiązanie z wielką wdzięcznością. Niech ono wam pozwoli odkryć, że Bóg was powołuje do tego, by wasze życie było dobre i piękne.